przechodząc do konkretnych rackowych części, już tutaj przed chwilą tę część było trochę widać, bo zaczniemy od toaletki, mojej wymarzonej toaletki, całego takiego toaletkowego kącika, powiedzmy. I zacznę od tego, że jak zobaczyłam tę toaletkę, to ja mówię, o nie, ona musi być moja, dlatego że ja zawsze marzyłam o toaletce, ale nie o takiej dziewczynsko-cukierkowej, delikatnej, tylko o takiej właśnie, o ciekawym designie, o ciekawym projekcie. A tutaj mamy kolekcję Nature, bo z tej kolekcji pochodzi ta toaletka. Natomiast ona stylem przypomina mi czasy gdzieś tam mebli moich dziadków, moich rodziców, czasy mebli i designu z PRL-u. To się nazywa Mid-Century Modern, tak się ten styl nazywa. I to jest właśnie styl inspirowany designem lat 50., 60., czyli u nas powiedzmy tym PRL-em, ale właśnie ta toaletka, toaletko-biurko, aż się przejęzyczam z podekscytowania właściwie, mnie po pierwsze swoją formą zaintrygowała i zachwyciła, a po drugie funkcjonalnością, bo tutaj mamy dwa w jednym. Tutaj mamy toaletkę i biurko. Mamy dwie szuflady, jak widzicie, i mamy lustro, które się otwiera. I możemy tutaj przechowywać, tak jak ja na przykład, biżuterię, różne takie drobne biżuteryjne rzeczy, ale możemy też totalnie zamknąć sobie to lustro i mieć biurko. I tutaj fajne są systemy w tym mebelku, dlatego że po pierwsze ta toaletka, to lustro ma bardzo dobrze zabezpieczone. Możecie spokojnie ją zamknąć, położyć dużo rzeczy na wierzch i tu się nic złego z tym lustrem nie stanie. Także ta funkcja biurka jest świetną opcją, ale również ona jest dla takich osób jak ja, które czasem lubią czymś sobie trzasnąć, czyli ona ma opcję zamykania powolnego opadania. Także tutaj nie macie co się martwić, że się lustro zbije, że coś się złego stanie, nie. Tutaj to ten mechanizm fajnie powoli opada. I co ciekawe, a propos współpracy marki Vox z niezależnymi projektantami, to kolekcja Nature, z której pochodzi właśnie ta toaletka, została zaprojektowana z gdańską grupą Ta Banda, czyli z gdańskim triem projektantów. I w ogóle po raz pierwszy to ja tę toaletkę zobaczyłam w też fajnej rzeczy, którą Vox stworzył, czyli w książce. W książce pod tytułem Wolność zaczyna się w domu. Ją można normalnie kupić online w sklepie Vox albo jest dostępna w salonach. Ona jest z kilkoma okładkami i to jest o tyle fajne, że to nie jest taki, wiecie, katalog reklamowy. Ja czegoś takiego nie widziałam nigdzie wcześniej, bo to jest książka, którą Vox stworzył we współpracy z różnymi projektantami, nie tylko swoimi, ale też z różnymi innymi ekspertami, z psychologami, też z dziennikarzami na przykład, różnego rodzaju. Oni, Vox zbadał to, jak ludzie żyją, czego potrzebują, na co zwracają uwagę i różne właśnie bardzo ciekawe artykuły i podsumowania różnych styli życia w tej książce znajdziecie. Oczywiście wszystko jest pokazane na produktach Vox, natomiast to jest fajne, to poza takimi typowymi wnętrzarskimi inspiracjami, to jest tutaj wiele ciekawych artykułów napisanych właśnie przez specjalistów z zewnątrz, przez psychologów, przez na przykład specjalistów od roślin, bo jest cała część rośliny, o roślinach tutaj, o tym jak ważny jest ekosystem w pomieszczeniu. Na przykład w tym artykule o roślinach jest taka fajna sprawa, że na początku XX wieku rośliny nie były za bardzo obecne we wnętrzach i później gdzieś tam w latach 50., 60. sama NASA się zainteresowała tym i rozrobili badania o tym, że rośliny są ważne we wnętrzu i nawet kilka roślin może bardzo negatywne gdzieś tam z powietrza różne substancje wyłapać, także rośliny są ważne. Świetny jest artykuł na przykład tutaj jednego z moich ulubionych polskich dziennikarzy piszących o architekturze, czyli Filipa Springera, bo on tutaj pisze o tym, jak ważne jest przy pisaniu o architekturze, o wnętrzach też, zadawanie prostych pytań, jak chcemy żyć, jak chcemy mieszkać, co dla nas tworzy dom i tak dalej. Bardzo fajny artykuł. Świetny artykuł też jest przy okazji części odnośnie pracowni, bo tutaj w tej książce są właśnie różne części, różne sposoby życia, inspiracje na ten temat. To o pracowni jest o tym, jak przestrzeń wokół nas uruchamia w nas kreatywność i co dla każdego znaczy ta kreatywność i ta właśnie przestrzeń, która pomaga nam tworzyć. I tam jest dużo fajnych przykładów, na przykład o tym, że Hemingway jak pisał, to nie wiem czy wiecie, ale on pisał na stojąco i on maszynę miał na kredensie, czy tam na regale, na szafce tak ustawioną, żeby móc pisać na stojąco, żeby móc właśnie sobie klikać tę maszynę na stojąco. No i właśnie tego typu inspiracje w książce, w domu tutaj Voxowej możecie znaleźć. No i tam właśnie dojrzałam tę toaletkę. I jeszcze, co tutaj mam w tej strefie, bo to jest ważne, bo to nie jest tylko toaletka, ale tutaj mam do niej oczywiście krzesło, mam do niej też mały stoliczek, są oczywiście też kwiaty,
kawy. Natomiast ten stoliczek to jest fajna sprawa, bo to jest też kolekcja Nature, tak idealnie tutaj pasuje stylowo. Natomiast to jest stolik nocny, ale ja sobie ten stoliczek nocny zaadaptowałam po prostu jako taki malutki stoliczek, malutki regalik, bo on nie musi pełnić funkcji stolika nocnego. U mnie jest idealnym uzupełnieniem tutaj toaletkowego kącika. Mam też tutaj bardzo fajną rzecz, bo mam też tutaj mebel, który jest multifunkcyjny, który jest bardzo niepozorny. Nazywa się kamerdyner, czyli takiej coś tu pomaga na różnych frontach. I to jest fajne, bo to może być tak, to może być wieszakiem, to może być podstawkiem na kwiaty. Kamerdyner może być mini krzesełkiem, możemy na przykład zakładając buty sobie na nim siadać. Może być podpórką, może być dla krasnali, tak jak ja, stołeczkiem, żeby sobie gdzieś tam wchodzić. A ja też na pewno będę na nim siedzieć i będę, myślę, na nim też nagrywać filmy. Także to jest mały mebel, ale bardzo multifunkcyjny, coś takiego nieoczywistego i ciekawego. No i myślę, że tutaj on mi się świetnie w ten kącik wpisze. I jeszcze mamy tutaj kawałek ściany. Ta ściana będzie, myślę, z biegiem czasu uzupełniana. W tej chwili mam ramki i różne rackowe grafiki, no bo to jest też mój rackowy kącik. I jeszcze mamy tutaj lampę, która wisi dość nisko, a która też tutaj w tę przestrzeń świetnie się wpisuje, lekko ją doświetla i stylowo pasuje mi tutaj idealnie. Jeszcze oczywiście przy toaletce mam różne wieszaczki, pojemniczki na biżuterię, ale o tym opowiem jutro w filmie a propos dekoracji. No i widzicie, moja retro rackowa strefa toaletkowa jest gotowa.